Cześć, dziś rzucimy okiem na ułamek oferty błotników rowerowych, które mamy w swoim sklepie. Przede mną, po prawej stronie, dziecięca wersja Simpla Kido pod koła 20-calowe, która występuje też w mniejszej wersji do 16-tek. Prosty błotnik, zarówno z przodu, jak i z tyłu, mocowany na blaszkę w kształcie litery L. Tył dodatkowo jest troszeczkę dłuższy i wyposażony w fajny gumowy chlapaczek, tak żeby zarzucająca z tyłu woda nie leciała dziecku na plecy, więc prosta konstrukcja, ale jak najbardziej sprawdzona. Do konkurencyjnej opcji mamy niemieckie błotniczki marki SKS Model Rowdy, czyli one pasują też pod 20 i 24 cale, więc są lekko większe niż te poprzednie, o których wspominaliśmy i są zupełnie inaczej mocowane. Przód jest dwuczęściowy, też mocowany za pomocą blaszek w kształcie litery L, ale tak jak wspomniałem, w dwóch segmentach, czyli dwie części sobie do amortyzatora mocujemy oddzielnie. Tył natomiast jest na fajnej opcji, możemy wypoziomować sobie go do koła dowolnie i przymocować taką obejmką do sztycy. Jest w dwóch rozmiarach dostępna w zestawie, więc dopasujemy ją do praktycznie do każdej sztycy dostępnej na rynku, także z ich montażem też nie powinno być żadnego problemu. Jeśli zerkniemy sobie przede mnie centralnie, mamy klasyczny prosty błotnik pod koła 26 i 8 calowe, też marki Simpla. Jest to model Raptor, dostępny do rowerów górskich, jak i crossowych, z tym, że do rowerów górskich z takich nie za bardzo szeroką oponą, gdyż jak mamy bardziej rozbudowany bieżnik i grubą oponę, po prostu zdarza się, że oboczne ścianki może ocierać. Oba z nich są mocowane zarówno przód i tył na blaszki w kształcie litery L oraz tył jest przykręcany też w dolnej części ramy, żeby dodatkowo go wesprzeć. Co poza tym? Fajny kształt. Tył na pewno jest dość długi i też fajnie chroni. Jeśli chodzi o przód, mamy taki niezbyt typowy zygzak, więc rower nabierał troszkę bardziej crossowego charakteru i możemy powiedzieć, że jest jeszcze bardziej sportową maszyną niż to wygląda. Jeśli chodzi o kolejne błotniczki, tutaj mamy konkurencyjną opcję z SKS-a, też do kół 26 oraz 28 cali. Przede mną model akurat Velo 47 Trekking. Jeśli chodzi o to, to jest wersja szerokościowa. Występują one od 42 aż do 65 mm, więc zarówno bardziej miejski rower z wąską, cienką oponą oraz rower górski znajdzie jakby swój odpowiednik w tym modelu oraz wersje dodatkowo 42 i 47, czyli te troszeczkę węższe, posiadają możliwość do kupienia prętów montażowych, czyli możemy zrobić z nich typowy błotnik trekkingowy wsparty jeszcze dodatkowo do ramy, więc nie macha nam się nigdzie, jest usztywniony i na pewno konstrukcyjnie fajnie to wszystko pasuje. Jeśli przejdziemy odrobinę dalej, jakby od rowerów crossowych i standardowych, mamy błotnik dużo szerszy, czyli do typowego roweru górskiego z większym kołem. Między innymi 27,5 oraz 29 cali spokojnie obsłuży ten błotniczek, bo mamy bardzo szeroką konstrukcję z przodu i z tyłu. Oba z nich, czyli te oba błotniczki, przód i tył, posiadają fajny gumowany chlapacz, także możemy go wszędzie używać, czy to będzie las, czy to będzie gdzieś oparcie roweru, niechcące trącenie nogą, nie uszkodzimy tego po prostu, tak jak widać, on się naprawdę elastycznie zachowuje. Mają zupełnie inną konstrukcję, jeśli chodzi o montaż, bo przód mocujemy nie do amortyzatora, a do rury sterowej. W zestawie mamy kilka takich specjalnych kołków rozporowych, które dopasowujemy sobie do średnicy rury swojego roweru oraz później do nich mocujemy dwa segmenty błotnika z przodu. Także przedni błotnik jest zdecydowanie wyżej, ale też jakby szerzej nas chroni w tym przypadku. Tył, jak widzimy, jest na klasycznej obejmie, nawet nie potrzebujemy tu żadnych kluczy do montażu, bo możemy to sobie fajnie zacisnąć, tak jak obejmę podsiodłową klasyczną i błotnik elegancko wypoziomować do koła, tak żeby chronił nas możliwie jak najbardziej. Fajne błotniczki, ale jeszcze opcją kolejną do dyspozycji jest inny typ niż te, co przed chwilą popatrzyliśmy. Jest to błotnik do rowerów, które nie mają dedykowanych mocowań. Jest to jeden z możliwych modeli dostępnych. Jest ich oczywiście troszeczkę więcej, ale zasada działania jest bardzo podobna. Mamy na przykład takie przeguby, które opieramy o widelec lub o tylny trójkąt ramy. Do nich są specjalne opaski i gumy montażowe, które nie rysują nam powierzchni i stabilnie mocują błotnik, a ten konkretny model z Zefala możemy dopasować zarówno na przód, jak i na tył roweru, gdyż ten końcowy segment jest po prostu demontowalny i długa wersja może być na tył, króciutka na przód, tak żeby nie haczyło nam nigdzie o nogi i nie przeszkadzało w użytkowaniu. Pokrótce, kilka z nich omówiliśmy. Mamy dostępność oczywiście wielu innych modeli, które każdy może sobie dostosować do swojego typu roweru i do własnego zapotrzebowania. Także jeśli jesteście jakimiś zainteresowani, zajrzyjcie na naszą stronę rowerzysta.pl, a tam na pewno znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie. Także zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.